Kolejny temat. Darkest Dungeon. Jedyny niepowtarzalny. Tu będę musiał się filmikami wspomóc. No bo gierka, jedna z tych, gdzie im trudniej, tym lepiej. O, Jona zauważyła twoje nowe ikonki. No więc tak. Gra bardzo fajna, bardzo mroczna, bardzo ciekawa, ale dość trudna w gameplayu. Jak se gameplay, a nie intro. Dobra. O, no tak, Jona, cieszę się, że zauważyłaś. No i gierka polega na tym, że mamy czteroosobową ekipę, którą wychodzimy na... idziemy po prostu do lochów. No i tam bijemy się z potworkami różnego rodzaju, gdzie trzeba wspomnieć, że system walki to nie jest taka zwykła turówka, grupa na grupę. Tutaj ważne jest, kto atakuje, kogo atakuje, na której pozycji jest atakujący, na której jest broniący i tak dalej, i tak dalej. Plus jest system stresu, na który trzeba uważać, bo jak twoja ekipa jest zbyt zestresowana, to gorzej walczy, albo nawet można chyba od stresu umrzeć. No i gierka jest bardzo ciężka, bardzo skomplikowana, ale też bardzo satysfakcjonująca i bardzo wiele osób ją lubi. Ja grałem raz czy dwa i jakoś jeszcze mnie nie wciągnęła. Może... To mocno z czasem to przychodzi, nie? To jest coś takiego troszeczkę jak... kurde, nie wiem, no, porównałbym to takie najbardziej oczywiste porównanie do Dark Soulsów, nie? Ale to też nie do końca prawda, bo tak, w Darkestie generalnie, może tak, zacznijmy od początku. Darkest dzielimy na tak jakby dwa etapy. Jest etap miastowy i etap, w którym penetrujemy lochy, jak źle by to nie brzmiało. I tak, w etapie miastowym rekrutujemy bohaterów, jest kilka różnych archetypów bohaterów, nie? Na przykład, nie wiem, krzyżowiec może lepiej walczyć z nieumarłymi, trendowaty może tam leczyć samego siebie, nie wiem, jester, który jest takim błaznem, może ściągać stres. Generalnie każdy z bohaterów ma jakieś swoje plusy, minusy, nie? Tak zwane zady, walety. No i dobieramy sobie team, dobieramy sobie graty, które chcemy zabrać na wyprawę, na przykład, nie wiem, bandaże, jakieś tam antivenomy, łopaty, klucze do zamków, jedzenie na obozy i inne tego typu sprawy. I potem rozpoczynamy ten właściwy etap tak jakby zwiedzenia lochów. No i w lochach mamy różne obiektywy. Na przykład jest to, nie wiem, wygrać 100% walk w komnatach albo zwiedzić wszystkie pokoje. I no, są jakieś tam obiektywy. I naszą drużyną musimy wykonać ten obiektyw, za który dostajemy expa i czasami jakiś tam przydatny przedmiot. W międzyczasie robimy sobie kolejne dungeony, robimy sobie jakichś tam pomniejszych bossów i naszym głównym zadaniem jest skończyć cztery takie ostatnie dungeony, które nam kończą grę. I żeby do tego dojść, do tego momentu, musimy mieć bardzo dobrze wyposażoną w ekipę, w dobre artefakty czy tam trinkety. Nasze jednostki muszą mieć dobre umiejętności rozwinięte, muszą mieć ulepszony sprzęt, także jest dużo aktywności, którą musimy zrobić, zanim dojdziemy do tych ostatnich czterech dungeonów. W międzyczasie jest bardzo dużo okazji, w których nasi bohaterowie mogą się wyjebać. Tak jak mówiłeś, mamy dwa statusy na danych postaciach. Jak tutaj widzimy na przykład na gameplayu, to mamy czerwony pasek, którym jest oczywiście życie, i poniżej takie małe białe kwadraciki, to jest stres. I stres ma tak jakby dwa statusy, czyli dwa progi do osiągnięcia. Pierwszy to jest od 0 do 100. Dopóki nie osiągniemy 100 stresu, nasza postać zachowuje się normalnie. Ale po osiągnięciu setki, ona ma szansę na tak zwane
odjebanie. Czyli może im albo ześwirować, na przykład ktoś stwierdza, że jest masochistą, albo wchodzi jakiś tam status, nie wiem, paranoik, albo samolubny, tego typu statusy wchodzą i na przykład tracisz postać, możesz utracić kontrolę nad swoją postacią. Ona na przykład odmówi, żeby przyjęła leczenie, jest na przykład, mówisz, zaraz się wypierdolić na pysk i chcesz się mu leczyć, ale on powie na przykład, że on jest podejrzliwy, że a co dodałeś do tych bandaży, nie, albo co tam dodałeś do tej mikstury i odmówi leczenia i jest bagno, nie, albo ominie swoją turę, albo zaatakuje sojusznika. Także przy serce stresu twoja czyli postać będzie dostaje się jakiś czuł, tam... jak ja kiedy z wami piję. No, przy serce stresu twoja postać traci, zyskuje tak jakby samoświadomość i ona wykonuje różne, często bardzo szkodliwe efekty, nie? A przy 200 stresu jest kolejny próg i jeżeli dostaniesz 200 stresu, to twoja postać dostaje ataku serca i spada tak jakby na 0 HP. Mechanika w Darkest Dungeon jest o tyle ciekawa, że 0 HP nie oznacza śmierci momentalnie, tylko oznacza uzyskanie statusu wrota śmierci, chyba się po polsku nazywa Death's Door generalnie. I jeżeli jesteś na statusie Death's Door, czyli masz 0 HP, to każda następna instancja damage'u, który dostaniesz w tą postać, może okazać się śmiertelna. Może, ale nie musi. Masz około, nie wiem, tam powiedzmy 20% szansy na to, że jak dostaniesz cios na 0 HP, to umrzesz natychmiastowo. Jeżeli tego nie zrobisz, to okej, przeżywasz, ale następny cios już ma 30% szansy na to, że spadniesz. Potem 40, potem 50 i wiesz, i tak niebezpiecznie idzie to w górę i cały czas powoduje, że jesteś obesrany, nie? Każdy cios może być twoim ostatnim. Za każdym razem, każde jedno wyjście może się okazać, że to będzie już koniec dla twojej ekipy, wypierdolić się bohater i no jest bardzo, bardzo ciekawa. Sam system walki jest dość mocno oparty na RNG i dobrzy gracze po prostu są w stanie zagospodarować tym RNG odpowiednio tak, że zmniejszasz szansę na to, że stanie się coś, co powoduje twoją wypierdolkę i maksymalizujesz szansę na to, żeby wyjść zwycięsko z danej gry, nie? Także nie jesteś w stanie, najlepiej przygotowaną drużyną, nie jesteś w stanie zagwarantować sobie zwycięstwa. Za każdym razem, każde twoje wyjście to jest jednak gdzieś tam mniej lub bardziej rzutkością, które możesz sobie gdzieś tam troszeczkę pomodyfikować, nie? Nie wiem, w D&D też możesz zawsze wyrzucić krytyczną jedynkę i żadne modyfikatory ci nie pomogą. Na tej zasadzie bym to tutaj traktował, nie? Czytaj czat. Także no. Co? czy gramy fowerka? Nie, ja dzisiaj. Jutro do roboty na 8, na 7, kurde, trzeba iść spać jeszcze w rozsądnych godzinach. Pewnie się będę kulał do 3 w nocy w łóżku. Mam może tak uda zegar biologiczny. Ale to będę na Discordzie i zobaczymy, w co będziemy grać. No ja po tej malutce mam tak rozjebany zegar biologiczny, że pewnie będę się kulał w łóżku do 4 rano, nie? No. A ja ona cię prosiła, chciałem? Żebyś podesłał jej te ikonki na Discordzie. A. Okej, okay, dobra, zaraz ci podeślę. No. Ja grając tą grę uważam, że tak, rozumiem czemu jest tak lubiana, bo to jest ten typ gry, gdzie no, wszystkie twoje decyzje mają znaczenie. I ci gamerzy, którzy bardzo dużo grają, uwielbiają takie skomplikowane gry. Ja nie wiem, czy to jest gra dla mnie, ale czuję, że za mało w nią grałem. Z tym, że no ciężko mi się zebrać, żeby zagrać. No więc zobaczymy, jak to będzie. Możemy pyknąć sobie na jakimś strumyku razem, nie wiem, we wtorek na przykład możemy sobie pyknąć i ja cię tam poprowadzę troszkę. Takie wiesz, bo to jest tak jak z Soulsami troszkę, nie? Że musisz mieć ten taki pierwszy... Te takie introduction, nie? Od gracza, który to ogarnia i jak złapiesz tego bakcela, złapiesz tą podstawową mechanikę, to potem pójdzie to bardzo łatwo. Także ja myślę, że można zrobić takiego jednego streama nadzorowanego. Pokażę ci, na czym mniej więcej to polega i ja jestem więcej niż pewny, że ci się spodoba, nie? To jest naprawdę... Bo to jest generalnie dungeon crawler, nie? I dungeon crawler jest... No jest mniej lub bardziej losowy. On zawsze polega na tym, że dzieje się coś, znaczy, czego nie jesteś w stanie przewidzieć, nie? Ale tutaj to jest podane w tak ładnej formie. To jest wszystko takie ręcznie rysowane. Zresztą widzisz na grafice, nie? Wszystko jest takie ciemne, mroczne, takie dosłownie lovecraftowskie.
jest masa nawiązań gdzieś tam do tego, że to pierwotne zło jest wszystko z tentaklami, wszystko ma macki, jest pod wodą i tak. No, przecudowny styl. Jeżeli ktoś lubi ten właśnie taki lovecraftowski styl, no to jest go tutaj pełno. Jest go, wylewa się z każdego możliwego miejsca i głos narratora, który mówi... Tak. O, zajebisty narrator, jest. Narrator dodaje przynajmniej 2-3 oczka do zajebistości tej gry. Nie wyobrażam sobie Darkesta z jakimkolwiek innym narratorem, który prowadzi tak jakby grę. Podobno w tym jest fanowski dodatek, jakiś tam Darkest, kurde, czy tam Hollowed Darkness, coś takiego. No jest jakiś tam fanowski DLC-ek, w którym no niestety, no to jest fanowskie, także nie mieli dostępu do tego samego gościa, który dubbingował oryginalnego Darkesta i tam go zmienili. Ludzie mówili, że no faktycznie nie jest to samo, ale jest też całkiem dobry. Tuluftan, tak. I ciężko mi sobie wyobrazić Darkesta, żeby był tą grą, którą jest teraz, jakby nie ten właśnie, nie ten narrator, nie? Mm. Także totalnie polecam. Jestem więcej niż pewny, że się w tej grze zakochasz. Jak lubisz takie właśnie starodawne gry, typu, nie wiem, właśnie, nie wiem, grałeś Pixel Dungeon na przykład na telefonie? Starodawne, ja pierdzielę. Nie grałem. Nawet nie wiedziałem, okay, że istnieje. Nie, ogólnie, jeżeli lubisz właśnie takie rogaliki, to totalnie ci to siądzie, bo jest ciężki, jest wymagający Darkest. I nawet pierwszy ekran, który sobie otwierasz, Pixel Dungeon, no bardzo na studiach napierdalałem. I pierwszy ekran powitalny, który sobie otwierasz w grze, to informuje cię, żebyś się nie przywiązywał do swoich postaci, że śmierć w tej grze jest naturalna i to jest element mechaniki i nie ma co z tym za bardzo walczyć. Bo no, to jest naturalne, nie? Tu po prostu postaci umierają i nie ma na to jakiejś specjalnej rady, nie? Plus jest taki, że śmierć generalnie nie da się chyba w tej, za wyjątkiem tego najwyższego poziomu trudności, gdzie dochodzi ci limit czasowy, nie da się tej gry za bardzo przegrać, bo wypierdalając się nawet w najbardziej krytyczny sposób i tak jesteś w stanie się odbić od samego dna, więc choćbyś stracił wszystkie postacie, stracił cały gold, wszystkie itemy, to i tak jesteś w stanie tą grę dalej dociągnąć, dofarmić, doprowadzić do końca, nie? Więc to nie jest tak, że śmierć jakiejś tam twojej postaci, którą bardzo lubisz, powoduje, że nagle jest wszystko do wypierdolenia i cały run masz do hasioka, bo wcale nie. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że musisz sobie po prostu zrobić następną postać, która ma albo ten sam archetyp, powiedzmy, jak umrze ci, nie wiem, zbrojmistrz, no to zrób sobie kolejnego zbrojmistrza, albo zrób sobie inną postać, którą tego zbrojmistrza zastąpi, na przykład tam, nie wiem, dajmy na to nie wiem, krzyżowiec, nie? Także musisz sobie nauczyć się z tym, że twoje postacie umierają i będą umierać i to jest całkowicie normalne, nie? Mhm. No, co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo polecam, czaternie, jeżeli ktokolwiek z was jeszcze nie miał tej przyjemności grać w, może nie w Pixel Dungeona, którego mam tutaj na miniaturce, ale w Darkest Dungeona, który był chwileczkę wcześniej, to bardzo polecam sobie gdzieś tam ogarnąć, czy to Instant Gamingi, czy po prostu na Steamie też są bardzo często jakieś fajne promki na Darkesta. Przede wszystkim w jedyneczkę sobie polecam zagrać w pierwszej kolejności, bo jest prostszy do zrozumienia. I co mogę powiedzieć? Totalnie, kurwa, kupujcie, dobra gra. Mam w niej setki godzin, dosłownie setki. Na wszystkich kontach myślę, że ze 2-3 stówki na pewno. Dwójeczka też dobra gra. Nie wiem, czy tak dobra jak jedynka, ale generalnie jest dość udana. Wymaga troszeczkę więcej... może nie miłości, ale wymaga troszeczkę więcej rozbudowy od twórców, bo jest troszkę prostsza mechanicznie niż jedynka. Ale Darkest jedynka, kurde, to jest czyste złoto. I polecam absolutnie każdemu, nie?